chciałabym zejść do takiego poziomu tworzenia filmu, czyli właśnie samy kwas tworzenia filmu, przygotowania, żeby sobie o nich wspomnieć. Więc oczywiście na samym początku jest pomysł tworzenia koncepcji filmu. Jeśli chodzi o dokument, jest to oczywiście dokumentacja, czyli trzeba jechać na miejsce, trzeba poznać to miejsce, trzeba je rozłożyć na czynniki pierwsze, trzeba w nim pobyć. I kiedy już pozbieramy materiał, oczywiście, kiedy spotkamy ludzi, kiedy napełnimy się tym, co tam jest, to wtedy musimy skonfrontować swój pomysł, to, co mamy w głowie, co sobie myślimy na temat swojego własnego pomysłu, z tym, co zobaczyliśmy, i należy to ująć w tak zwany treatment, albo tak zwany treatment, czyli to jest opis faktów i jakby przebiegu tego filmu, którego bardzo często później rozwinięciem jest scenariusz. To szczególnie ma znaczenie, jeżeli piszemy film fabularny. Najpierw musimy sobie skonstruować bardzo dobrze tę opowieść, żeby móc później ją dobrze napełniać emocjami do scenariusza. Jeżeli mówimy o pisaniu na przykład filmu długometrażowego, to treatment ma mniej więcej 15 stron, a scenariusz ma ich już na przykład 83. I stąd polecam bardzo to takie ćwiczenie na łapanie formy filmu, najpierw w mniejszej formie pisemnej, jaką jest treatment, a później dopiero rozszerzanie. No, więc na sobie, jakby cały czas, jeśli chodzi o film, to zadajemy sobie pytania, jak on ma być zrobiony, czemu, o czym robimy, i ciągle odpowiadamy sobie na te pytania, co oczywiście jest niezwykle trudne, bo jeżeli wychodzimy od takiej tajemnicy, która jest czymś niezwykle ogólnym, jeżeli mamy takie przeczucia bądź uczucia, że to jest to, co chcemy zrobić, to nagle ujęcie tego w takie konkrety, tych wspaniałych idei jest niezwykle trudne, ale absolutnie konieczne, ponieważ film jest czymś niezwykle pragmatycznym. Te sceny później trzeba nakręcić, z tym później trzeba rozmawiać, a w dodatku to wszystko kosztuje. Dlatego, kiedy już mamy złapany ten swój pomysł, jeśli chodzi o super jednostkę, to jakby sytuacja była taka, że jako, że ten film robiony był w szkole, to myśmy musieli przedstawić taką koncepcję przed wszystkimi, przed profesorami, przed innymi kolegami. I było nas tam chyba 20 osób, i tylko 7 osób dostało zgodę na robienie filmu. I wtedy przyznano nam właśnie jakiś tam niewielki, ale jednak budżet, który mogliśmy wykorzystać. I wtedy też mogliśmy przejść do etapu kolejnego, czyli przygotowania planu filmowego. I w przypadku super jednostki to przygotowanie planu filmowego wyglądało w taki sposób, że ja przez 8 miesięcy tam jeździłam, ponieważ mieszkam w Warszawie na stałe. Jeździłam tam średnio raz w miesiącu, bądź 2 razy w miesiącu. I miałam szczęście współpracować z dziewczyną, która się nazywa Magda Bojko, a która była wolontariuszką, która mieszka w Katowicach i która wspierała mnie z całej duszy swojej, bo ja założyłam sobie taką ideę fix, że zależało mi na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców, najchętniej do każdego mieszkania. A że tam jest 782 mieszkania, no to było to zadanie rzeczywiście nie lada. Zaczęło się też od tego, że poznałam takich panów konserwatorów, którzy tam od 20 lat zajmują się konserwacją tego budynku i od nich wyciągałam przeróżne informacje o mieszkańcach, więc oni mówili, a tak, rzeczywiście jest tam ciekawa osoba tu i tu. Natomiast oni nie chcieli podawać danych tych osób, więc czasem zgadzali się kontaktować mnie z nimi, jeżeli te osoby się zgodziły. No więc to miało swój ograniczony zakres, więc Magda niezwykle mi pomagała. I nie tylko chodziła od drzwi do drzwi rozmawiając z ludźmi, ale też okazało się, że w super jednostce jest klub seniora. I
I w tym klubie seniora Magda się pojawiała i rozmawiała z paniami, bo to był klub seniora, który głównie był żeński, więc rozmawiała z paniami, z których wiele z nich stało się naszymi bohaterkami, a później już po prostu się bardzo z nimi zaprzyjaźnić. Więc to przygotowanie najpierw trwało 8 miesięcy, tak z doskoku, a później ja miałam takie poczucie, że żeby dobrze poczuć ten blog, to najlepiej byłoby tam zamieszkać. I wynajęliśmy tam mieszkanie na miesiąc. Oczywiście nie wspomniałam o takich sprawach bardzo prozaicznych, jak załatwienie zgody spółdzielni mieszkaniowej, co było oczywiście absolutnie konieczne. Wiadomo, że oni się musieli zgodzić, ponieważ myśmy tam byli cały czas obecni. No ale kiedy się już zgodzili, kiedy mieliśmy już wybranych bohaterów, to zamieszkałam tam najpierw ja, przez 2 tygodnie tam mieszkałam i dalej się przygotowywałam do naszego planu. Równocześnie rozmawiając już wtedy z operatorem, którym jak wspomniałam był właśnie Paweł Bylus, z dźwiękowcem, to był Krzysztof Widan. No i mieliśmy właśnie jeszcze dwóch asystentów. To był taki plan filmowy, gdzie nie było nas za dużo ze względu na ograniczone środki. No, później przyszedł już sam plan i my na kręcenie tego filmu mieliśmy 10 dni. Co wydaje się może dużo, ale tak naprawdę nie było dużo, bo jeśli chodzi o dokument, to wiadomo, życie jest trudno kontrolować, a jeżeli ma się dużo bohaterów, to trzeba było się zgrać, jeśli chodzi o ich rozkład dnia, jeśli chodzi o ich dostępność, jeśli chodzi też o ich humor bądź jego brak. Więc te 10 dni nie było to specjalnie dużo. Jeśli chodzi właśnie też o samo przygotowanie planu filmowego, to z Pawłem od razu złapaliśmy taki dobry kontakt, bo razem oglądaliśmy filmy i on rozumiał, o co chodzi z takim prowadzeniem filmu przez obraz. Natomiast ja też wiedziałam, że bardzo ważny będzie tam dla mnie dźwięk, taki bardzo charakterystyczny i specyficzny dźwięk. Więc rozmawiałam z naszym dźwiękowcem, żeby nagrywał bardzo dużo dźwięku, nawet jeśli nas tam nie ma. Te dźwięki z korytarzy, jak sami Państwo znacie, te korytarze, różne korytarze różnych bloków, bardzo charakterystyczne i mi bardzo zależało na tym, żeby właśnie te dźwięki tych korytarzy, na których słychać właśnie jakby takie echa życia ludzi, które te życia toczą się za drzwiami, których nie widać, zależało mi bardzo, żeby one zostały zarejestrowane. Więc tutaj musieliśmy sobie ustalić to wszystko przed planem filmowym, bo kiedy już były zdjęcia, to bardzo wiele rzeczy mogło się wymknąć spod kontroli i bardzo ważne było to, żeby każdy z nas wiedział, co ma robić, jakie ma zadania i żeby w polach tych zadań jakby mieć jakąś taką autonomię. Ja uważam, że bardzo należy sobie dawać pewne pole wolności sobie i twórcom, z którymi się współpracuje, ponieważ tylko w ten sposób ta współpraca może się robić bogatsza. To znaczy ja nie miałam takiego poczucia, że tylko ja mogę mieć rację, miałam jakieś zarzewie pomysłu, jakąś przepracowaną koncepcję, ale właśnie jakby tutaj ta kreatywność, która mogła przyjść od innych ludzi, była dla mnie absolutnym skarbem. I tutaj właśnie to połączenie różnych naszych energii dało taki, a nie inny efekt właśnie na tym etapie. Bo jeżeli chodziło o kreatywność właśnie na tym etapie koncepcji czy konfrontacji właśnie z rzeczywistością i pisania scenariusza, to ja tutaj byłam raczej sama. Natomiast jeśli chodzi o plan, to tutaj współpraca moja i wspaniałych ludzi, którzy byli częścią ekipy filmowej, ale również wspaniałych ludzi, którzy z drugiej strony, będąc bohaterami, pokazywali nam swój świat, to jak gdyby tutaj myśmy korzystali właśnie z tej ich kreatywności, a oni korzystali z naszej ciekawości. Czyli tutaj ten etap drugi był takim etapem takiego niezwykłego otwierania się i łączenia naszych energii, przepływu tych energii, natomiast ze względu na to, że ten cel był już określony na etapie pomysłu i treatmentu i właściwie scenariusza, to wszyscy wiedzieliśmy, jaki jest mniej więcej nasz cel, więc
jak gdyby te energie mogły się spotykać w jakimś jednym określonym kierunku. I kiedy ta wspaniała przygoda się skończyła, bo rzeczywiście plan filmowy jest czymś takim niezwykle energetycznym. To jest zupełnie niezwykłe przeżycie, które sprawia, myślę, że w wielu przypadkach wielu filmowców jest w ogóle uzależnionym od tej adrenaliny, od tej energii, która się budzi, od tej wymiany, która jest zupełnie jakimś takim niezapomnianym momentem. Ale ona w jakimś momencie się kończy, kończymy kręcić film i reżyser znowu zostaje w jakiś sposób sam, bo on tylko przechodzi do tego następnego etapu, którym jest montaż obrazu, postprodukcja dźwięku i kolor korekcja. Ten etap jest całkowicie inny, ponieważ tutaj już jakby ten materiał mamy i właściwie nic z nim nie możemy zrobić. Więc kiedy opadają te emocje z czasu planu filmowego, kiedy pewne rzeczy wydawały nam się fantastyczne, a teraz oglądamy te same materiały w montażowni, to one bardzo często nie wydają się już nam takie fantastyczne i zaczyna się kolejny etap. Próbujemy wtedy z montażystą bądź montażystką zrobić coś, co uratuje ten film, bo bardzo często jest tak, że reżyser myśli sobie, matko, co za katastrofa. I wtedy ta kreatywność jest potrzebna z zupełnie innej strony, to znaczy już mamy materiał i tak jakby nie bacząc na to, co sobie zaplanowaliśmy, co nakręciliśmy, co nam się podobało, trzeba jak gdyby wejść na nowo w ten etap z czystą głową i patrząc na to, co mamy, zmontować dobry film. Nawet jeśli czasem materiały nie są tak genialne, jak nam się wydawało, musimy zostawić na boku nasze emocje i po prostu postarać się zmontować z tego, co jest, bo nie mamy innego wyboru. Zresztą istnieje takie powiedzenie, że najlepsze filmy powstają ze średnich materiałów. Nie najlepszych, tylko średnich. Być może tak jest właśnie ze względu na tę kreatywność, że jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, jeżeli nie jesteśmy zachwyceni z tych materiałów, to ta nasza kreatywność i nasze zaangażowanie jest tym większe. W przypadku superjednostków ten montaż był bardzo specyficzny, bo nie mieliśmy tam historii takiej bardzo jasnej, więc musieliśmy te nasze historie ułożyć bardzo pod dźwięk. I jak Państwo sobie zobaczycie ten film, to zobaczycie, że tam rytm jest bardzo istotny, więc od początku razem z montażystem, którym Jerzy Zawadzki, który podjął się tego zadania i od razu to zrozumiał, bo rozmawiałam z kilkoma montażystami, którzy nie rozumieli w ogóle idei filmu, nie rozumieli w ogóle, o co mi chodzi. A Jerzy potraktował to jako wyzwanie i to było wspaniałe, bo to była też taka właśnie dobra moc, dobra energia, która sprawiła, on mówi, no wiesz, ja zwykle robię takie filmy, gdzie historia jest jasna od początku do końca. I tutaj to jest dla mnie wyzwanie, że konstruujemy ją razem od nowa. Na pewno w montażu wiedzieliśmy, że to, co zostało ustalone w obrazie, a mianowicie, że opowiadamy ruchomą kamerą, która prowadzi nas przez ten budynek, no to musi zostać. Oczywiście w ten sposób umówiliśmy się z Pawłem Wirusem, że w ten sposób robimy zdjęcia. To była bardzo świadoma decyzja. Ja miałam świadomość, że taka ruchoma kamera jest częścią języka filmowego, która sprawia, że widz zostaje jakby wciągnięty w pewien rytm, pewne emocje. Jakby wywoływane są w nim właśnie emocje, które są bliskie pewnemu niepokojowi. I na tym mi niezwykle zależało, bo chodziło właśnie nie tylko o przeprowadzenie widza przez blok, ale o stworzenie pewnego dyskomfortu, pewnego takiej atmosfery niesamowitości, bo taki był mój odbiór tego bloku. I żeby to przekazać, właśnie taki, a nie inny sposób filmowania wybraliśmy.
I teraz mając te zdjęcia właśnie bardzo ruchome, zabraliśmy się do montażu i tutaj musieliśmy po prostu znajdować pewien rytm, który prowadził nas od bohatera do bohatera. I od samego początku musieliśmy sobie założyć jakiś dźwięk z tego względu, że to nam determinowało długość ujęć. Dlatego kiedy już doszliśmy właśnie, kiedy myśmy skończyli montaż, taki jest właśnie etap, że kiedy się kończy montaż, wtedy dopiero można zrobić postprodukcję dźwięku. Więc wtedy udałam się z powrotem do Krzysztofa Widena, z którym pracowaliśmy na planie i przez tydzień montowaliśmy dźwięk. To znaczy jeszcze raz jak gdyby interpretowaliśmy ten dźwięk, który myśmy sobie założyli z Jurkiem na etapie montażu i znajdowaliśmy, znając założenie, że chodziło o to, żeby po pierwsze opowiedzieć dźwiękiem o tym, co się dzieje w bloku, nawet jeżeli nie widzimy, że bohaterowie to robią. Tam jest wiele takich ujęć, gdzie kamera idzie przez korytarze i idzie obok różnych drzwi, i jak gdyby słyszymy takie strzępki dźwięków, które dobiegają za tych drzwi, jak gdyby takie życia ludzkie, które gdzieś łapiemy uchem. I to założyliśmy sobie właśnie na planie, że nagramy tego typu dźwięki. I teraz, mając ten cały materiał, mając już zmontowany obraz, dopasowywaliśmy różnego rodzaju dźwięki właśnie do tych korytarzy naszych. I to też była wspaniała właśnie kreatywna praca, gdzie już by się wydawało, że pewien dźwięk na etapie montażu sobie założyliśmy, ale tu okazało się, że taki specjalista od dźwięku jak Krzysztof sprawił, że jeżeli gdzieś dołożyliśmy troszkę więcej dźwięku, a troszkę mniej dźwięku, trochę więcej ciszy albo muzyki, to nagle nam zmieniało bardzo dużo. I kiedy właśnie prowadziłam warsztaty z uczniami, to właśnie też zwracałam im uwagę na takie możliwości. To znaczy, kiedy już mamy obraz, to sam dźwięk, który jest bardzo często niedoceniany, jest czymś naprawdę niezwykłym. To znaczy, polecałam im bardzo podkładanie sobie na przykład różnego rodzaju muzyki do istniejących już scen i sprawdzanie, w jaki sposób to działa na nasze emocje i jak nam to zmienia odbiór filmu. I to zawsze jest niezwykłe odkrycie, więc ja bardzo lubię ten etap, kiedy właśnie prowadzę warsztaty i pokazuję różne sceny z różnym dźwiękiem, dlatego że bardzo często jest to dla ludzi odkrycie, jak bardzo dźwięk zmienia nasz emocjonalny odbiór. I wreszcie tu wspominam o kolor korekcji, dlatego że to jest oczywiście niezbędna absolutnie część profesjonalnego obróbki obrazu, ale też w filmach uczniowskich zachęcam ich do robienia tego, z tego względu, że kolor korekcja polega na tym, że oczywiście nasze zdjęcia, kiedy kręcimy na planie, mamy bardzo różne możliwości światła i później te zdjęcia są bardzo różne, więc warto, kiedy już mamy zmontowany film, kiedy już jest wszystko gotowe, warto się nim przyjrzeć i w tych dzisiejszych programach różnych możliwe jest takie ujednolicenie ich, które później, kiedy sobie na nie patrzymy, mamy takie wrażenie jedności filmu.